Kamień węgielny został wmurowany 27 lipca roku 1851. Został on wmurowany przez ówczesnego króla Prus, Fryderyka Wilhelma IV. Było to niezwykle ważne wydarzenie. W tym czasie w Tczewie zgromadziło się bardzo wielu gapiów, mieszkańców miasta. Zgromadzili się oficjele państwa pruskiego. Kamień został wmurowany. Zachowała się do naszych czasów jedna rycina, która pokazuje ten moment, tą uroczystość. Z racji tego, że brak jest większej ilości zdjęć, nie wiedzieliśmy, gdzie dokładnie ten kamień został wmurowany. No i to odkrycie, które miało miejsce 15 kwietnia, no jest takim dowodem na to, że szczęście dopisuje tym, którzy są cierpliwi. Liczyliśmy na to, że kamień zostanie odkryty. Mieliśmy pewne wątpliwości, czy on przetrwał do czasów nam obecnych. Tak jak powiedziałem, most był wysadzony, potem most był odbudowywany, więc było wiele etapów, gdzie ten kamień mógł ulec zniszczeniu. Natomiast to jest tak solidna i masywna konstrukcja, że wewnątrz kapsuła, która została złożona przez samego króla pruskiego, przetrwała w stanie nienaruszonym.